Dzień dobry, nazywam się Henryk Kącki, jestem plantatorem szparaga od 32 lat. Znajdujemy się w miejscowości Chmielinko, to jest gmina Lwówek, wiadomo, województwo wielkopolskie. Gdy narodził się pomysł w mojej głowie w 1987 roku, to 3 lata byłem zapisany w kolejce, oczekiwałem na sadzonki. Ponieważ w ówczesnym czasie sadzonki można było właśnie uzyskać głównie przez spółdzielnię ogrodniczą w Nowym Tomyślu. I w ogóle w Polsce w tamtych latach sprzedaż szparaga z Polski prowadziła tylko, miała prawo prowadzić sprzedaż spółdzielnia ogrodnicza Nowy Tomyśl i Rolimpex Poznań. I ja w 90 roku otrzymałem pierwsze sadzonki na pół hektara i od tego zacząłem. A muszę tutaj nadmienić, że właśnie jeżeli chodzi o fachowość, o prace, które są związane z uprawą szparaga i zdobywałem wiedzę i praktykę, ponieważ Centrala Ogrodnicza Nowy Tomyśl organizowała szkolenia, na których w ówczesnym czasie przyjeżdżał pan doktor Mikołaj Knaplewski, obecnie pan profesor. I uważam, że pan profesor Mikołaj Knaplewski gości wielokrotnie u mnie tutaj na plantacji i jest jednym z najlepszych autorytetów w Polsce, jeżeli chodzi o wiedzę naukową, akademicką i jak również i praktyczną. I myślę, że wielu dobrych plantatorów nauczyło się dobrze uprawiać szparagi właśnie przy udziale pana profesora Mikołaja Knaplewskiego. Rozpocząć myślenie o założeniu plantacji trzeba rozpocząć od posiadania gruntu, takiego ziemi o klasie czwartej, piątej, bo szparag lubi takie bardziej lżejsze ziemie. W ogóle tu w naszym rejonie mówi się, że szparag to jest białe złoto lekkich ziem, jak chodzi o szparagi, o wypustki białe, które się uprawia w kopcach, gdzie trzeba usypywać kopce, żeby nie dostały wypustki słońca. Nie? Zielone robi się na płasko, dostają słoneczko, chlorofil, przebarwienie na zielono i jest piękna zielona. A smak głównie, i kiedyś, kilka lat temu w Polsce w ogóle robiło się tylko białą szparagę. No, ja 10 ponad lat robiłem tylko białą, a od 2000 roku przeszłem na uprawę zielonej, bo mam na to klientów, mam na to zbyt. Troszeczkę lżej zbiory się wykonuje, bo biała jednak potrzebuje usypania tych kopcy. Dobrego pracownika, który wyszukuje. Trzeba nakrywać to folią biało-czarną i później przy zbiorach te czynności zajmują więcej czasu i jest oczywiście wtedy droższy zbiór. A przy zielonej jest troszkę zbiór lżejszy dla pracownika i mniej troszeczkę kosztuje. No co tu mogę jeszcze powiedzieć? I trzeba też myśleć o odmianach, bo odmiany są, jest wiele odmian szparaga i zależy kto, jakie szparagi chce uprawiać, czy białe, czy zielone, to trzeba z kimś już, co ma ileś tam lat praktyki, porozumieć się i ustalić, jaką odmianę zakupić, zamówić i zasadzić. Ziemia musi mieć wysokie pH, czyli w granicach 6,9, 7,2. W ten czas najlepiej szparag rośnie i wykorzystuje środki, czyli to, co tej ziemi damy. Trzeba oczywiście przed założeniem plantacji nawieść plantację obornikiem w granicach 70-80 ton. Na obecne czasy to stanowi też dość wysoki koszt. Ale zakładając, że plantacja będzie plonowała przez 10-12 lat, jest warto tę inwestycję ponieść. Na początku przed założeniem. I cóż tu jeszcze mogę powiedzieć? Oczywiście w pierwszym, drugim roku mogą też być szkodniki, pojawiać się na plantacji, takie jak poskrzypka szparagowa. Trzeba w ten czas właśnie kontrolować, pilnować plantacji, żeby poskrzypka nie zniszczyła wypustek. A w późniejszych latach
Nie jest to jakoś tak groźne, bo gdy następuje wzrost wypustek już po zakończeniu zbiorów, to nie ma już wylęgu i wylotów tej poskrzypki. I oczywiście dbanie jest też, jeżeli chodzi o chwasty. Są różne metody, oczywiście najlepiej, jak stosuje się odchwaszczanie mechaniczne, czyli wjeżdża się talerzówką, czy małym kultywatorem, czy glebogryzarką, taka, która jest dopasowana do rozstawu rzędów. Rozstaw rzędów ja tu stosuję na 2 metry, rząd od rzędu, a w rzędzie sadzimy co 30 cm sadzonkę, czyli karpę od karpy. I między innymi rozstaw tych rzędów jest 2 metry, co zapewnia plantacji i roślinom lepszą przewiewność na plantacji i nie trzeba traktować plantacji środkami ochrony przed chorobami grzybowymi. Zbyt wąskie sadzenie, widziałem już z doświadczenia, że musieli plantatorzy stosować środki przeciwgrzybowe i tak dalej. Ja unikam jak najbardziej, nie wiem, w jakimś tam najbardziej drastycznym, gdybym widział, że coś się dzieje bardzo złego, to tak, a tak to unikam stosowania środków chemicznych. Zakładając plantację, trzeba mieć świadomość, że pierwsze zyski można uzyskać w trzecim, czwartym roku, zależy od kondycji roślin. No i później można to zbierać 10 lat, 10 do 12 lat. I oczywiście też plantator musi ocenić, czy jest to ekonomicznie opłacalne. Ale ogólnie także założenie plantacji jest kosztowną rzeczą i ktoś, kto by się nastawiał na jakiś szybki zysk, to lepiej niech się za to nie bierze, bo będzie rozczarowany. Nawożenie tutaj jest mineralne, czyli tam nawozy podstawowe, takie jak nie stosuję soli potasowej, tylko siarczan potasu, ponieważ jest lepszym nawozem. Oprócz tego polida, czyli chodzi o fosfor, co buduje plon. I oczywiście na koniec sezonu stosujemy saleczak, który ma wzmocnić roślinę po zbiorze, ponieważ rośliny w trakcie zbioru, tak naukowcy twierdzą, przeżywają stres, jak się im wycina te wypustki, to one odczuwają ból, stres i bardzo dobrze jest im na koniec sezonu pomóc, żeby mogły pięknie wyrosnąć w piękne, dorodne choinki, zaasymilować pokarmy i zbudować plon na przyszły rok. No tutaj widzicie Państwo akurat zbliżenie na szparag, który jest szparagiem fioletowym. Jest to odmiana burgundina. Jest w smaku podobna jak zielona, tylko troszeczkę po ugotowaniu, troszeczkę słodsza, ale my ją nazywamy tak trochę, że jest komiczna, ponieważ po ugotowaniu robi się też zielona, taka ciemnozielona. Nie? Tak jak i fasolki są też fioletowe obecnie na rynku, po ugotowaniu robią się zielone. I ten szparag ma tycjan, dlatego ta barwa, tycjan, który jest bardzo właśnie zdrowy na wzrok. Tej szparagi w Polsce nie uprawia się zbyt dużo. Ja tu i też mam 2,5 hektara tego, żeby po prostu tak troszkę też zróżnicować uprawy. I on jest troszeczkę w sprzedaży droższy, dlatego że mniej plonuje. No, jest to fajna odmiana, ale mniej plonuje jak inne odmiany typowo na zielono uprawiane. I cóż tu mogę jeszcze powiedzieć, zainteresowanie jest duże i ze strony sieci handlowych, czy to polskich, czy zagranicznych, dlatego że stawiając towar na półkach można wystawić szparag biały, szparag zielony i szparag fioletowy. I to takie trochę jest, no jakbym powiedział, jakimś takim no, powiększeniem asortymentu, bo
też o to chodzi, bo wszędzie każdy szuka powiększenia asortymentu, żeby więcej zarabiać. Jesteśmy obecnie na plantacji szparaga, której nie zbieramy ze względu na brak pracowników sezonowych, którzy co roku przyjeżdżali do nas z Ukrainy. Wojna spowodowała to, że nie mogą przekroczyć granicy mężczyźni, ewentualnie kobiety lub mężczyźni, którzy ukończyli 60 rok życia. I mamy niedostatek pracowników, przez to ograniczyliśmy zbiory na około 10 hektarach. To jest 1/3 prowadzonej przeze mnie plantacji, bo uprawiam 33 hektary szparaga. I niestety ponosimy w tym roku bardzo duże straty z tego względu, bo szparag nie jest zbierany, nie przynosi dochodu, a nakłady na plantację były poniesione w ubiegłym roku, żeby plantacja w tym roku mogła cokolwiek zaplanować. I jest nam z tego powodu bardzo przykro. I myślę, że ktoś mógłby może pomóc w tej sytuacji. Nie wiem, nie mam pomysłu sam osobiście na to, ale myślę, że może ktoś z rządu, z Ministerstwa Rolnictwa by mógł się pochylić nad tym tematem, bo nie jestem sam, bo Wielkopolska stoi na szparagu jako warzywie sezonowym. Jest bardzo wielu plantatorów, którzy się borykają z tym samym problemem, co ja. Jesteśmy tutaj na hali, gdzie przygotowujemy szparag do sprzedaży. Są tutaj maszyny, które myją i przycinają szparag do wymiaru handlowego. Następnie te szparagi są pakowane w skrzynki w zależności od klienta. Jakie klient zamówi sobie życzy. Pakujemy też pęczki po 500 gram, pęczki po 250 gram. Oczywiście wszystko według zamówienia i życzenia klienta. Tu znajdujemy się na chłodni, gdzie towar jest przechowywany, przywożony z pola, jak również towar przygotowany do sprzedaży już do klienta. Wszystkie palety z towarem mają napisaną datę, kiedy był dokonany zbiór i z jakiego to jest pola, bo mamy powiedzmy lokalizację w 6 miejscach w koło mojej wsi. Jest to wszystko zaznaczone, także każdy towar na każdej palecie jest opisany i wiemy z którego dnia i z którego pola konkretnie.